jestem odpowiedzialny za zaplanowanie i przeprowadzenie pani leczenia chirurgicznego w taki sposób, aby było ono optymalne pod względem onkologicznym, a jednocześnie, aby pozostawiło najlepszy z możliwych efektów kosmetycznych. Jestem radiologiem i w zespole odpowiadam za interpretację badań obrazowych piersi, to znaczy mamografii, ultrasonografii. Odpowiadam również za korelację badań obrazowych z badaniami biopsyjnymi. Są trzy elementy leczenia systemowego: chemioterapia, hormonoterapia i leczenie celowane. Leczenie jest dobierane indywidualnie do każdej pacjentki w zależności od czynników ryzyka nawrotu choroby. Chcemy, aby pacjentka współuczestniczyła w wyborze metod leczenia. Ja jestem radioterapeutą i odpowiadam za część leczenia związaną z radioterapią. W Pani przypadku radioterapia będzie zastosowana po zakończeniu leczenia chirurgicznego. Jestem psychologiem, więc jestem do Pani dyspozycji na każdym etapie leczenia. Podczas całego leczenia będzie Pani miała koordynatora, który będzie się Panią opiekował i będzie to Pani Dorota. To kiedy możemy rozpocząć? Natychmiast. W leczeniu nowotworów najważniejszy jest profesjonalizm i czas. Im szybciej zostanę zdiagnozowana, tym szybciej zaczną mnie leczyć. I właśnie po to, żeby bez opóźnienia i skutecznie walczyć z rakiem piersi, w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu stworzono Centrum Nowotworów Piersi – Breast Unit. Breast Unit jest to sposób leczenia stosowany w amerykańskich i europejskich ośrodkach. Pod jednym dachem, w jednym miejscu, opiekuje się nami zespół specjalistów. Lekarze różnych dyscyplin, pielęgniarki, psycholodzy, rehabilitanci. Mają do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt. Codziennie przeprowadzają co najmniej 4 operacje. Są przy nas na każdym etapie leczenia. Z takim wsparciem mamy poczucie bycia częścią zespołu, którego jedynym celem jest wyleczyć i wygrać z rakiem. Wszystkiego dobrego. Proszę więcej do nas nie wracać. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Pani.